Dzisiejszy materiał poświęcony będzie wydarzeniom z dnia 6 stycznia, a tak bliżej powiedziałabym, że będzie poświęcony konkretnej jednej osobie. Chodzi o pana Ronalda McEbee, który był w, tych wydarzeń, w te wydarzenia zamieszany i obecnie przebywa w więzieniu i czeka na wyrok. I postaram się przedstawić tą sprawę z dwóch perspektyw ponieważ będzie to najpierw perspektywa mediów głównego nurtu, a następnie będzie to perspektywa przekazana przez żonę tego pana, żeby pokazać tutaj takiego rodzaju rozbieżność, jeżeli chodzi o zdarzenia, do których doszło w tym dniu. Tak więc zaczynamy od, od artykułu, który był opublikowany, zanim jeszcze ten pan miał swój proces sądowy. W tym momencie już wiadomo, że został uznany za winnego przez ławę przysięgłych, ale mimo wszystko jednak porównajmy sobie te dwie wersje. Tak jak powiedziałam, ten artykuł jest z, 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 został opublikowany zanim ten pan jeszcze miał proces sądowy. Tak więc zaczynam. Oskarżony za J6, czyli za wydarzenia z dnia 6 stycznia. Który przyznał się do uderzenia funkcjonariusza, chce, aby ława przysięgłych uwierzyła, że pomagał komuś innemu. Oczekuje się, że we wtorek ława przysięgłych rozpocznie naradę w sprawie losu byłego zastępcy szeryfa i zwolennika Donalda Trumpa, który przyznał się do napaści na jednego funkcjonariusza na Kapitolu 6 stycznia ale utrzymuje, że próbował pomóc innemu. Ronald Colton Mcabee z Tennessee, który podczas ataku 6 stycznia 2021 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim z pracy, przyznał się w zeszłym miesiącu do zarzutu napaści, stawiania oporu funkcjonariuszowi lub utrudniania mu pracy, a także do zarzutu wykroczenia polegającego na akcie przemocy fizycznej na terenie Kapitolu. Mekebi, obecnie 29-letni, przyznał się, że wymachiwał rękami w stronę głowy i tułowia funkcjonariusza, nawiązując z nim kontakt, gdy ten miał na sobie wzmocnione rękawiczki. Mekebi jest sądzony pod zarzutem szeregu innych zarzutów. W tym napaści na innego funkcjonariusza organów ścigania. Funkcjonariusza Policji Metropolitalnej Waszyngtonu Andrew Wayla. Maccabee siedział na Whale'u, gdy Whale zsuwał się po schodach przy dolnym zachodnim tunelu, gdzie doszło do najbrutalniejszej przemocy tego dnia. Maccabee był znany internetowym w cudzysłowie łowcom buntu jako 3% szereg ponieważ nosił na kamizelce ochronnej zarówno naszywkę szeryfa, jak i naszywkę ze znakiem 3%. Po raz pierwszy został aresztowany w sierpniu 2021 roku i był jednym z niewielu oskarżonych J6, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie. 3% ruch to skrajnie prawicowy ruch. Antyrządowy, oparty na micie, że zaledwie 3% kolonialistów zbuntowało się przeciwko Brytyjczykom podczas rewolucji amerykańskiej. Mekkeby był na zwolnieniu lekarskim, ponieważ w wypadku samochodowym doznał kontuzji barku. W zeszłym tygodniu na ławie oskarżonych zeznał, że po tym jak zasnął za kierownicą. Jego samochód przekoziołkował 12 razy, ale i tak zdecydował się pojechać do Waszyngtonu. Połączmy się i ruszajmy, napisał Mackey do współpracownika przed atakiem. Uderzę komuchatą martwą ręką. Po tym, jak przyjaciel powiedział, że rozmawia ze swoim dzieckiem o tym, co może mu się przydarzyć w Waszyngtonie, Mackey powiedział, że wspólnie toczą tą walkę. Powstanę lub upadnę razem z tobą. To dotyczy przyszłych pokoleń, napisał Mekeby. Zeznając w zeszłym tygodniu, Mekeby powiedział, że oglądał Fox News i Newsmax oraz słuchał audycji radiowej konserwatywnego Marka Lewina w okresie poprzedzającym atak na Kapitol oraz że wiara w teorie spiskowe dotyczące wyborów w 2020 roku jest bardzo powszechna. Społeczności z jego mia małego miasteczka. Powiedział, że przyjechał do Waszyngtonu, miasta, które odwiedził dopiero podczas wycieczki szkolnej w ósmej klasie, ponieważ chciał zobaczyć Trumpa, jego zdaniem, po raz ostatni. Chciałem zobaczyć przemówienie prezydenta, powiedział McEbies. Szczerze myślałem, że, że to będzie jego ostatni wiec. McEbies powiedział, że czuł wstyd i zażenowanie z powodu swojego zachowania. Podczas ataku na Kapitol. Moje zachowanie tamtego dnia było nie do zaakceptowania ze względu na to, kim jestem i jaki mam charakter, powiedział McEbbi. Czuję, że mogłem podjąć lepsze decyzje i dokonać lepszych wyborów. Naprawdę próbowałem pomóc funkcjonariuszowi Wejlowi, powiedział McEbbi. Nie mieliśmy zamiaru skrzywdzić funkcjonariusza. McEbbi towarzyszył Wejlowi, ponownym wyjściu na linię policji, a następnie próbował uratować uczestniczkę zamieszek, Rosen Boyland, która nie oddychała i wkrótce została uznana za zmarłą. Po ataku McAbee zrobił sobie uśmiechnięte zdjęcie, pokazując się z gazetą z napisem powstanie i wysłał wiadomość, wiadomości, w których przechwalał się swoim uczestnictwem. Przelałem krew za mój kraj, napisał w wiadomości po 6 stycznia. W nadchodzących dniach przeleję więcej, ale nie zapomnę przysięgi, którą złożyłem wiele lat temu, aby chronić Amerykę, którą kiedyś znałem. Adwokat Mekeby powiedział ławie przysięgłych, że Mekeby przyznał się do złego postępowania 6 stycznia, napaści na funkcjonariusza, który odepchnął go podczas bójki ale Maccabee nie miał zamiaru zaatakować funkcjonariusza Wayla. A tak na marginesie powiem jeszcze, że wiele z przetrzymywanych ludzi, którzy byli zamieszani w wydarzenia z 6 stycznia, zostało zmuszonych do tego, żeby przyznać się do winy. A teraz ta historia będzie przedstawiona z perspektywy żony pana Maccabee. Pan Maccabee jest w więzieniu już od dwóch lat jest przetrzymywany i obecnie czeka na wyrok, który będzie wydany w lutym 2024 roku. A Sara McBee była gościem w programie Tori i Tori Says właśnie po, umożliwiła jej opowiedzenie tej całej historii z jej perspektywy. Sara McBee mówi, że jej mąż chciał zobaczyć i Usłyszeć prezydenta Donalda Trumpa, bo myślał, że to będzie jego ostatni wiec. Tak więc jej mąż pojechał do Waszyngtonu, nie wiedząc, co się wydarzy tego dnia i znalazł się w części kapitolu, która nazywa się Lower West Terrace, gdzie doszło w tym dniu do wielu aktów przemocy. W tym czasie Maccabee widział leżącego funkcjonariusza, jak widać zresztą na filmach, które. Wcześniej w programie z panią Torises przedstawiła Sara, zrobił gest głową i powiedział: Upadł nasz, wasz człowiek, ale nikt z tą wiadomością nic nie zrobił. Tak więc McEbis wkroczył do akcji. a Mąż tej pani powiedział, że chciał po prostu pomóc oficerowi, który leżał na ziemi. Postawił swoją stopę między nogi leżącego oficera, w takim celu, aby protestujący nie mogli go ściągnąć ze schodów. I mając zamiar podnieść tego funkcjonariusza, zobaczył funkcjonariuszkę Policji Metropolitalnej bijącą Rosen Boylan, nieprzytomną i nieuzbrojoną kobietę, która w tym momencie leżała na ziemi. Próbował więc uratować tego funkcjonariusza, ale również próbował ocalić życie tej kobiety, więc krzy zaczął krzyczeć przestańcie. Podszedł do niego inny funkcjonariusz wtedy i zaczął go, zaczął go atakować. Zaczął atakować Maccabee'ego. Uderzył go pałką w żebra, a Maccabee po prostu odepchnął go od siebie, tworząc przestrzeń, czego uczono ich w organach ścigania. Później powiedział ja pomagam, jestem jednym z was. Próbował podnieść leżącego funkcjonariusza, ale niestety protestujący skutecznie ściągnęli go ze schodów i w ten sposób ich dwoje sunęło się po schodach: ten funkcjonariusz oraz Maccabee. Maccabee znajdował się na tym funkcjonariuszu przez około 20 sekund, chroniąc go, jak słychać zresztą na nagraniu. Na którym y, słychać, y, słychać jest, że krzyczy: Przestańcie. A oficer mówi wtedy: Zejdź ze mnie, stary. Na co Maccabee odpowiada: Pomagam ci. A oficer wtedy odpowiada: Wiem, wiem, pomóż mi wstać. Więc przewraca go wtedy Maccabee na drugą stronę i pomaga mu wrócić do innych policjantów w takim celu, aby mógł tam uzyskać od nich pomoc. Następnie. Mackiebie udaje się w kierunku pani Rosen Boylen i zabiera ją w stronę policjantów sprawujących służbę. Zaczyna robić jej kompresję, klatki piersiowej, a oni wyciągają ją stamtąd jak martwe zwierzę. Tak powiedziała właśnie pana, pani Sara McBee. A później po prostu tam stał i widać jak schodziła z niego adrenalina. Zaczęli go atakować gazem pieprzowym, a wtedy on zaczął krzyczeć: Przestańcie mnie pryskać, ja nic nie robię. Następnie trzeci funkcjonariusz, który przyglądał się całej sytuacji, dwukrotnie mu podziękował. Następnie podbiegli do niego, a policjant objął go ramieniem i powiedział: Pomogę ci, stary. Następnie funkcjonariusz zawołał kogoś, żeby udzielił Makabiemu pomocy medycznej. Ponieważ dla przypomnienia powiem, że miał on złamaną rękę. Nie z tego wydarzenia, tylko z tego wypadku, który zdarzył się w poprzednim tygodniu. Minęło półtora roku, zanim jego żona mogła go zobaczyć, po tym jak został aresztowany, i ta wizyta trwała jakieś 30 minut i to była wizyta, która odbyła się przez szybę, i mogli się ze sobą porozumiewać telefonem. Jesteśmy w trakcie wojny duchowej, mówi dalej żona pana Makabiego. i po prostu toczymy po drodze bitwy. Musimy rzucić światło na to, co się dzieje z obywatelami amerykańskimi i jaki los jest im zrządzany przez Amerykanów na naszej własnej ziemi. Nie słyszy się o takich rzeczach, chyba że dzieją się w kraju trzeciego świata, ale to dzieje się tutaj, w Ameryce. Z powodu wydarzeń 6 stycznia jest obecnie zamkniętych w areszcie 218 osób. Z tego co mi wiadomo, było tam aż do 3 milionów ludzi 6 stycznia, ale powiedzmy, że było około 1,5 miliona ludzi. To są cały czas słowa pani Asary Mekebie. 1200 ludzi zostało dotkniętych wydarzeniami J-6. J6. W Ameryce wymierza się teraz karę w nieodpowiedni sposób. Powinieneś być uznany za niewinnego, dopóki nie jest ci udowodniona wina. A teraz jest inaczej. Jesteś winny i to ty musisz udowodnić, że jesteś niewinny. Powinno być tak, że rząd i prokuratura muszą udowadniać swoje racje ławie przysięgłych. Ale zamiast tego to obrona musiała udowodnić w przypadku mojego męża niewinność tego człowieka. Proces trwał 5 dni, dwa dni trwały obrady ławy przysięgłych i wiedziałam, wiedziałam wszystko, wi widziałam wszystko i obserwowałam mężczyznę, którego znam od 14 lat, a oni próbowali go całkowicie zniszczyć. Rząd federalny i prokurator. Jeszcze pani Sara odniosła się do nagrania wideo, które odtworzone było podczas procesu jej męża. Z tym, że jeżeli chodzi o to wideo, to wideo było odtworzone, samo wideo, nie było to odtworzone, odtworzone wideo z audio, tylko sama wersja wideo. Nie było, nie było nic słychać, co jest na tym nagra nagraniu. Obrona chciała, aby sędzia i um, ława przysięgłych po prostu miała okazję usłyszenia tego, co... Um, co, co, co działo się podczas tych wydarzeń. Na nagraniu wyraźnie słychać, że policjant dziękuje Makabiemu, i można domyślić się, i nawet nie domyślić się, tylko samo nagranie audio udowadnia, że pan Makabi jest niewinny, ale niestety sędzia nie pozwolił, żeby to nagranie było w całości nie tylko obejrzane, ale również wysłuchane. I właściwie Prokurator pod koniec procesu powiedziała prawnikowi Makabiemu, to pierwszy raz, kiedy słyszę nagranie audio. I prokurator powiedział: no cóż, może rzeczywiście próbował on pomóc gliniarzowi, być może rzeczywiście próbował ocalić życie Rosen Boylan, ale jednak dwunastu przysięgłych wróciło i skazało go na podstawie każdego zarzutu. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jest traktowany mąż pani, pani Sary Mekibi w więzieniu, to stosuje się wobec niego taktykę tak zwaną diesel. Chodzi o to, że jest przenoszony z różnych zakładów karnych cały czas, praktycznie już chyba 12 razy został przeniesiony, a także takie, można powiedzieć, tortury są wobec niego stosowane, i jest również w pomieszczeniu, w izolacji trzymany. Jeżeli ktoś ma ochotę wysłać kartkę z pozdrowieniami dla tego pana, adres teraz znajduje się na ekranie, jeżeli ktoś ma ochotę. I również podaję stronę internetową, na której znajduje się więcej informacji dotyczących te, tego, w jaki sposób można tym więźniom pomóc. A jako taki kontrast dodam, że niemal wszyscy uczestnic uczestnicy zamieszek BLM zostali zwolnieni. Nie postawiono im żadnych zarzutów. Do następnego razu.